Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na kanale i zapraszamy Was dzisiaj na przegląd taniej i skutecznej pielęgnacji z drogerii. Mamy tutaj mnóstwo perełek, takich hiciorków, o których chcemy Wam powiedzieć. Jest tego mnóstwo. Tak, prosiłyście o taki film pod ostatnim filmem z takimi perełkami makijażowymi, więc okazuje się, że w temacie pielęgnacji również uda się znaleźć naprawdę skuteczne kosmetyki w dobrych cenach. Więc na tym się dzisiaj skupimy, nie przedłużamy, bo jak zwykle produktów jest masa i zaczynamy. Pierwszą marką, na którą warto, wydaje mi się, zwrócić uwagę, i mam tutaj trzy produkty pielęgnacyjne, jest Eveline. Pierwszy z nich, mój ulubieniec, to jest produkt z kwasem glikolowym i mlekowym, czyli tonik przeciwko niedoskonałościom. Już troszeczkę go zużyłam i muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo dobry i zacny następca toniku na przykład z The Ordinary. Uważam, że to jest świetny produkt, a kosztuje, myślę, że w granicach 10 zł. Ja będę tutaj cenę pisała Wam, aktualne, ale pamiętajcie też, że z reguły w drogeriach, czy Rossmann, Hebe, czy jakichkolwiek innych, bardzo często są różnego rodzaju wyprzedaże i promki. I właśnie na takich promocjach warto tych kosmetyków szukać, bo zawsze one potem kosztują kilkanaście złotych. A wracając do toniku, jest to produkt, który ja stosuję jako tonik przed kremem, najzwyczajniej w świecie. Bardzo ładnie radzi sobie z niedoskonałościami, z cerą taką zanieczyszczoną, szarą, potrzebującą, żeby dodać jej trochę blasku, bo kwas glikolowy i mlekowy tak tutaj działa. Przy czym jest to produkt bardzo delikatny i niedrażniący, przynajmniej u mnie. Także ten tonik gorąco Wam polecam, bo naprawdę jest świetny. Drugi produkt, który Eveline wypuściło, to jest ten taki peeling kwasowy w tubce 10%, mieszanka kwasów AHA i BHA oraz kwasu salicylowego. I to jest taka mieszanka, która ma być oczywiście odpowiedzią na wykupiony wszędzie peeling krwisty, krwawy z The Ordinary. Troszeczkę mi się udało, natomiast nie uważam, że jest to produkt tak silny jak ten krwawy. Natomiast jest to jakaś fajna alternatywa i dla osoby, która idzie do drogerii i chciałaby kupić coś podobnego, warte sprawdzenia. Wiem, że to jest produkt taki, u których niektórych się sprawdza i go kochają, inni powiedzą, że jest taki. O, ja znając dużo silniejsze, mocniejsze kwasy, powiem, że dla mnie jest takie 6 na 10, przy czym ten tonik z Eveline to jest zdecydowanie 10 na 10, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego jest, cena jest atrakcyjna. I kończąc temat, jeżeli chodzi o pielęgnację Eveline, mamy tutaj też taki, to jest taki zabieg, taka ampułka, takie serum z cynkiem, z niacynamidem i z kwasem glikolowym, znowu 5%, znowu idziemy w kierunku redukcji niedoskonałości, czyli dla skóry zmęczonej, szarej, z wypryskami, to jest rozwiązanie super. Natomiast wydaje mi się też, muszę Wam powiedzieć, że w ogóle drogerie teraz, jak popatrzycie sobie, poszły troszeczkę w kierunku tych aktywnych składników i zmienili w ogóle raz, że swój marketing, dwa, że produkty i kosmetyki, dlatego też w drogeriach łatwo widać to po przykładzie Eveline. Naprawdę można znaleźć produkty z fajnymi składnikami. Kiedyś to była taka typowa marka kosmetyczna, ale jeżeli chodzi o kolorówkę bardziej, a nie o pielęgnację. Jeżeli o mnie chodzi, to ja, wybierając swoje kosmetyki, staram się utworzyć taką całą pielęgnację poranną oraz wieczorną właśnie z kosmetyków drogeryjnych. I jeżeli chodzi o oczyszczanie dwuetapowe, mam dwa bardzo fajne produkty. Numerem jeden to jest olejek od Bandy Pure Care. Jest to olejek bardzo delikatny, który fantastycznie rozpuszcza nam makijaż, wszystkie zanieczyszczenia, nawet makijaż wodoodporny, ale jest to taki olejek, który pod wpływem wody staje się taką fajną, delikatną emulsją, lekko pieniącą, ale też bez przesady. Świetnie domywa cały makijaż, nie zostaje na skórze, nie mam takiego tłustego filmu, bo czasami przy tych olejkach jest tak, że on osadza się na skórze. W tym przypadku absolutnie tego nie mamy. Fantastycznie sobie radzi właśnie z makijażem. Pojemność mamy tutaj 200 ml, on kosztuje około 30 zł, ale ten produkt jest naprawdę bardzo wydajny. Wystarczy 2-3 pompeczki i mamy tutaj bardzo fajnie rozpuszczony makijaż, więc tutaj Bandy naprawdę wygrywa. A jeżeli chodzi o ten drugi etap, czyli o domycie, aktualnie ja teraz używam ten żel do mycia twarzy Stop, o którym Wam już mówiłyśmy na kanale u nas. Mamy tutaj kwas mlekowy,
Oprócz tego jest oczywiście hipoalergiczny, bezzapachowy, jest bardzo delikatny, ale przy czym też skuteczny. Nie mamy takiego, wiecie, uczucia ściągniętej skóry, takiego, nie wiem, mocnego oczyszczenia. Rzeczywiście to oczyszczenie jest takiego zdarcia, ale jest bardzo delikatny, skuteczny i przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Mamy tu też kwas mlekowy, więc fajnie też działa w przypadku mojej suchej skóry, więc jeżeli chodzi o oczyszczanie, to po te dwa produkty naprawdę warto sięgnąć. Kolejną marką, bo ja będę trochę tak markami, Kasia bardziej pokaże Wam kompleksową pielęgnację i to jest marka w dobrej cenie, natomiast ona nie jest dostępna w Rossmanie, czy w Hebe, czy w Naturze i tak dalej, ale znajdzie się ją w drogeriach internetowych, gdzie też warto robić zakupy, bo ceny są naprawdę często bardzo atrakcyjne i mowa tutaj oczywiście o marce Linia. Jest to marka w bardzo dobrych cenach i znajdziecie tam przekrój pielęgnacji z fantastycznymi składnikami aktywnymi, pielęgnacji, która działa, a nie kosztuje wiele. Ja jestem ogromną fanką, jak widzicie, tych trzech produktów i zacznę może od takiego mojego personalnego ulubieńca i jest to tonik żelowy. Te toniki żelowe z Linii są naprawdę świetne. Jest dużo różnych rodzajów. Ja natomiast mam taki tonik do cery wrażliwej i naczynkowej i mam tutaj kwas laktobionowy i domieszkę hialuronowego, pantenolu, witaminy PP i muszę Wam powiedzieć, że jest to, jak ja przechodziłam taki etap turbo wrażliwej skóry, ale taki naprawdę turbo ze względu też na zmiany hormonalne, to był jedyny produkt, który radził sobie z moją buzią, a mimo to miał jakieś takie aktywniejsze składniki w składzie, tak jak ten kwas laktobionowy. Gorąco Wam go polecam. To jest tonik bardziej do nakładania, tak przyciskania do buzi. Ja już troszeczkę nie stosuję raczej toników tak na płatek, tylko po prostu na dłonie i przykładam do buzi. Więc ten tonik żelowy jest fantastyczny. Gorąco Wam go polecam. Ale Linia ma też w swojej ofercie bardzo dużo różnych produktów, nie tylko takich bardziej złuszczających. Bardzo fajna jest też ta seria ze śluzem ślimaka, tutaj akurat mamy krem taki z pompką i mamy też masa różnych innych składników oprócz tego śluzu ślimaka. Jest bardzo fajny, nawilżający, bardziej może do takiej skóry już troszeczkę dojrzałej. I nawet takiej bardziej tłustej, bo w przypadku suchej nie do końca mi się spodoba. Tak, on jest taki troszeczkę... Taki tempawy bym powiedziała. Lekki po prostu. Nie jest taki masłowaty, tak jak Ty lubisz. I kolejny produkt to jest peeling z kwasami AHA, 30%. Znowu idziemy, szukamy, żeby było w Polsce dużo zamienników The Ordinary, ale to bardzo dobrze. Tutaj mamy akurat kwas migdałowy, winowy, glikolowy, mlekowy i cytrynowy. Cała mieszanka. I muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę silny produkt. Jeżeli chodzi o intensywność, porównując nawet do toniku żelowego, to od toniku warto zacząć, bo to jest taka pielęgnacja bardzo delikatna. Natomiast jak potrzebujecie turbo złuszczania i chcecie czegoś takiego konkretnego, to ten peeling kwasowy od Linii również daje radę i uważam, że jest warty uwagi, bo ma naprawdę fajny skład. Bardzo dobrze się stosuje, nie podrażnia jakoś specjalnie, natomiast to trzeba, wiadomo, dostosować zawsze do siebie. Także kolejna tania pielęgnacja, według mnie marka Linia jest bardzo godna uwagi. Na pewno zauważyłyście to, że w drogeriach jest mnóstwo takich serii z aktywnymi składnikami. Jest mnóstwo marek, jak na przykład marka Revox. O, tak. Ja w swojej codziennej pielęgnacji oczywiście używam witaminy C. Nie będę ukrywać, że taką moją perełeczką, jeżeli chodzi o witaminę C, jest Skintra. Prawie już skończyłam, jestem już na denku, ale super też takim zamiennikiem jest na pewno marka Revox i właśnie witamina C 20%. Ja z reguły witaminę C używam rano przed filtrem. Też wiadomo, witamina C podbija działanie filtrów, ale ja lubię tą witaminę C, bo ona bardzo fajnie rozjaśnia skórę, pomaga mi też w walce z przebarwieniami, jest fajnym, aktywnym składnikiem i też takim wydaje mi się dosyć bezpiecznym. Tak, jeżeli tak. ktoś chce zacząć swoją przygodę właśnie z aktywnymi składnikami, kwasami, to myślę, że od witaminy C warto zacząć. Justyna ma tutaj też... Wiecie co, ja mam niacynamid i mam taki produkt tutaj w okolice pod oczami z kofeiną. No generalnie Revoxa ciężko przebić, dlatego że ceny z tego, co się orientuje tutaj graniczą w 20 zł, plus minus to jest taka kwota, a często jeszcze są na promocji, więc można nawet za kilkanaście złotych upolować takie konkretne serum. No ja tak personalnie, bo testowałam i lubię niacynamid 10% i to ten produkt pod oczy z kofeiną, to też lubię, no oczywiście nie muszę powiedzieć, że witamina C jest the best, no ale tak jakby design jest też bardzo... Jest naprawdę super, bardzo minimalistyczny, oczywiście Revoxa znajdziecie w Hebe, więc to
tutaj warto popatrzeć, tak, jeżeli zacznąć. Potrzebujecie właśnie aktywne składniki, takie dostępne, że chcecie sobie, nie wiem, pójść, popatrzeć, pomacać, poczytać, sprawdzić, to w Hebe na pewno znajdziecie. I oczywiście to jeszcze powiem przy okazji kremu z filtrem. Mam tutaj krem od Liren 50 SPF, UVA, UVB, kompleksowa ochrona. I też nie będę ukrywać, że ja bardzo mocno polubiłam się z La Roche-Posay z szaką. Zaczęłam już drugie opakowanie, ale jest to kosmetyk bardzo ciężko dostępny, bo on po prostu się rozchodzi jak świeże bułeczki, gdziekolwiek, tak, w jakiejkolwiek aptece, czy stacjonarnie, czy w drogerii, czy gdzieś w internetowej się pojawi. Ale bardzo fajnym zamiennikiem jest ten od krem od Liren. I powiem Wam, że lubię go, ponieważ on ma taką dosyć lekką konsystencję, szybko się wchłania, nie bieli, makijaż na tym kremie fajnie też się utrzymuje i on nam daje na skórę takie delikatne glow, co w przypadku mojej suchej skóry jest dosyć mocno pożądane, bo ja mam takie dosyć suche, matowe wykończenie skóry, więc tutaj ten krem z filtrem oczywiście używamy codziennie, ale to już chyba każdy wie. Cena też jest całkiem atrakcyjna jak na kremy z filtrem, bo one są dosyć, ogólnie kremy są dosyć drogie. Tak, tak, ten od Liren też naprawdę można upolować w dobrej cenie. Tak jak Kasia mówiła, ten Liren krem z filtrem to jest naprawdę taka bezpieczna i fajna opcja cenowa, ale też będę Was zachęcać, pomimo tej niechęci do tych słoiczków, do SPF-ów znakomi. Jeżeli chodzi o cenę, tutaj naprawdę też można upolować w granicy, nie wiem, 20 paru złotych ten filtr. Jeżeli chodzi o całą gamę, to mi najbardziej się sprawdził ten niebieski. Nie ukrywam, ta reszta mi nie podeszła specjalnie, ale ten niebieski jest naprawdę super. I no wiadomo, że jest tutaj problem z tą konsystencją w słoiczku i trzeba nauczyć się nakładać ilości. Natomiast też nie... Może nie dajmy się zwariować, produkt jest dobry, mogli to zrobić w tubce, mogli to zrobić z fajną pompką, taką airless, no nie zrobili, trudno, natomiast sam produkt, jeżeli szukacie, idziecie do drogerii i szukacie produktu z filtrem w dobrej cenie, i to jest Wasze kryterium, nic innego, to uważam, że warto sobie zerknąć na ten filtr znakomi. Bardzo gorąco Wam polecam tą niebieską wersję. Tutaj jest również pełna ochrona i wydaje mi się, że ta niebieska z tych wszystkich trzech jest moim zdaniem najlepsza. Okej, okay, a jeżeli jesteśmy przy znakomi, to ja tutaj chcę powiedzieć też o niacynamidzie 15% plus w połączeniu z kwasem hialuronowym. Ja niacynamid używam z reguły na noc, przed moją taką dosyć bogatą pielęgnacją. Niacynamid, czyli mamy tutaj działanie przeciwstarzeniowe, rozjaśniające, do mojej walki z przebarwieniami. Oprócz tego też bardzo fajnie działa na skórę suchą, bo też fajnie nawilża niacynamid. Więc tutaj w przypadku znakomi myślę, że też warto sprawdzić inne aktywne składniki. Konsystencja, leciu sieńka, żelowa, szybko się wchłania, nie zapycha. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten aktywny składnik, czy znalazłam coś lepszego do tej pory? Raczej nie. Tak. Mhm. Czy coś takiego jest, co mogłoby być w tej cenie? No. Nie do końca. No znakomi narobiło szumu z narobiło tymi, szumu serią, i nawet prawda. Z tymi aktywnymi składnikami, tak, czy teraz narobili szumu z produktami właśnie przeciwsłonecznymi, więc tutaj myślę, że znakomi naprawdę bardzo ma fajne produkty, fajne też cenowo, bo on kosztuje około 20 zł, więc ciężko znaleźć aktywny składnik w tak dobrej cenie. No oczywiście. Kolejną marką, którą na pewno znacie z pielęgnacji włosów, jest marka Natura Siberica. Oni teraz wchodzą z pielęgnacją twarzy do drogerii, co mnie bardzo cieszy. Mam tutaj kilka produktów, które graniczą tak, nie wiem, 20 parę, do 30 zł myślę. Pierwszy z nich to jest taka maseczka, którą zostawiacie na noc na twarzy, taka całonocna, która, jak rozmawiałyśmy z Kasią, mówi, że na skórze suchej jej się nie sprawdziło nie do w ogóle. Końca, ja lubię takie, wiecie, treściwe, mocne, oleisto, spływające maski, nie wiem jak to powiedzieć, takie dosyć mocno treściwe, a ta daje mi takie uczucie tępkości, takiego naciągnięcia, co ja za tym nie przepadam. Więc... Okej. Okay. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie na przykład, ja znowu jak przeładuję twarz to takimi produktami, potem mam świecenie się i wysyp niedoskonałości, więc tutaj musimy to też rozgraniczyć, więc może dla skóry suchej nie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o moją mieszaną, bardzo dobrze mi się sprawdza na noc, jako taka kuracja nawilżająca, więc to jest pierwszy produkt. Oni też mają w bardzo dobrej cenie wszelkiego rodzaju sera do buzi. Tutaj mamy takie trochę serum, taką trochę maseczkę pod oczy. To jest również z tym ekstraktem z borówki, blueberry, tak, borówka. Dobrze mówię, więc pod oczy produkt świetny, ale chyba najbardziej z tych wszystkich, ta maseczka jest też fajna, ale najbardziej z tych wszystkich przypadła mi do gustu
Tak, zielona seria, a najbardziej to serum. I to jest akurat serum do skóry Acne Pro tłustej, więc no nic dziwnego. I to jest takie serum na przebarwienia, korygujące właśnie te zaburzenia z wydzielaniem sebum. Bardzo ładnie koryguje, uspokaja skórę taką zanieczyszczoną, więc gorąco Wam polecam zerknąć sobie na Naturę Sibirykę. Mają naprawdę fajne produkty w bardzo dobrych cenach, więc to jest kolejny mój wybór. Jeżeli chodzi o kosmetyki drogeryjne, to myślę, że tutaj Bielenda jest warta uwagi i wzięcia ją tak mocno pod lupę. Ja mam tutaj, słuchajcie, kosmetyk z tej serii Supreme Lab. Jest to seria przeznaczona dla skóry trądzikowej z niedoskonałościami mieszanej. I na mojej suchej skórze raz na jakiś czas też te niedoskonałości się pojawiały, szczególnie przed miesiączką, albo wtedy, kiedy mam jakiś taki, nie wiem, stresujący czas, to też pojawiały się niedoskonałości. I ta właśnie seria pomaga mi z nimi walczyć. Ja mam tutaj tonik, bo tonik mi został w domu, ale wiem, że też jest serum, jest też bardzo fajny żel oczyszczający i mamy tutaj, słuchajcie, kompleks antybakteryjny, w skład którego wchodzi olej z drzewa herbacianego, kwas migdałowy, mamy tutaj też mocznik, niacynamid, kwas laktobionowy, czyli takie dosyć mocne działanie antybakteryjne. Rzeczywiście te niedoskonałości delikatnie oczyszcza, uspokaja i tak łagodzi, szczególnie właśnie poprzez to drzewko herbaciane. Ja używam doraźnie, wtedy kiedy moja skóra tego potrzebuje, rano i wieczorem przemywam sobie twarz, ale też super jest to serum, bo też używałam. Fantastyczne jest to serum. Naprawdę, dziewczyny, ja w ogóle bardzo lubię tą, wiele linii tak naprawdę, tę serię Supreme Lab, bo uwielbiam ten żółty krem z ceramidami, bardzo fajnie mi się sprawdziła. Maseczka z tego też jest na noc. Jest świetna, tylko to jest takie bardziej wyciszające, a jak jesteśmy w temacie niedoskonałości, to tutaj się zgadzam z Kasią, ta zielona seria jest świetna. To serum personalnie ja kocham, ono wycisza wszystko, co się złego dzieje na mojej twarzy, wstaje się rano i wszystko jest po prostu przygaszone, uspokojone i wyciszone, zmniejszone pory, po prostu skóra jak nowa, więc to serum gorąco Wam polecam. Jakbym miała ja personalnie wybrać z tej całej zielonej linii, wybrałabym serum, więc jest serum świetne. Serum jest fantastyczne, mi został właśnie tonik do przemywania, więc naprawdę, myślę, że też po to serum sięgnę. To są dobre produkty, ale jeżeli jesteśmy też przy Bielendzie, myślę, że warto sprawdzić. Co to jest? To są algi. Ale na całe ciało czy na twarz? Nie, do twarzy. Tylko chcę powiedzieć. Co to za jakaś. O pojemności. O pojemność jakaś. Właśnie chodzi o ten dobry deal, bo mamy tutaj 190 gram produktu. Oczywiście jest to maseczka algowa, która wygląda w ten sposób. Akurat mam tą niebieską. Macie też miarkę i tą maseczkę algową oczywiście rozrabiamy z wodą. Muszę Wam powiedzieć, że jest to deal niesamowity, bo wydaje mi się, że ja zapłaciłam za tą maseczkę 30 zł chyba, max, co jest bardzo zacną ceną jak na taką pojemność i bardzo dobrą jakość, bo jeżeli chodzi o samą jakość tego produktu, jest super. To jest akurat maseczka taka bardzo chłodząca. Jak nakładacie na twarz, macie efekt chłodzenia. Maseczka algowa z witaminą C i z rutyną, więc rozjaśniająca. Znowu szukamy czegoś takiego, co doda blasku skórze bardziej. To też polecam. W ogóle wszystkie te maski algowe z Bielendy mi się świetnie sprawdzają. Tą aktualnie używam, uważam, że jest świetna. Także duży plus dla Bielendy również za te maski algowe. Chwilowo wracając do aktywnych składników, to na pewno marka Dr. Skin, która jest dostępna w Rossmanie. Ja nie będę ukrywać, polecam te produkty, jeżeli są na promocji, bo one są po prostu cenowo dużo atrakcyjniejsze. I ja na mojej niedoskonałości, czy to na twarzy, czy na przykład na plecach, bo też mam takie czasami jakieś tutaj pryszcze, wypryski mi się pojawiają, to mam tutaj taki bardzo fajny booster i tutaj jest kwas salicylowy 2% oraz drzewo herbaciane. Produkt fantastyczny do stosowania maksymalnie 3 razy w tygodniu albo wtedy, kiedy nasza skóra tego potrzebuje. Ja mam właśnie, tak jak mówiłam, problemy z plecami, to serum po prostu wycisza, oczyszcza te wszystkie doskonałości, tak łagodzi. Rzeczywiście ja używam to na wieczór, następnego dnia wszystko jest takie, wiecie, uspokojone. Nie? Oczywiście nie powiem, że jest jeden do jednego usunięte, ale takie naprawdę, powiem Wam, wyciszone i tą różnicę już następnego dnia widać. Czasami jest też tak, że stosuję ten kwas tak punktowo, tylko na niedoskonałość, jeżeli na przykład w domu czegoś nie mam, tak wiecie, doraźnego. Fantastyczny produkt i na pewno też popatrzę sobie inne kwasy, które są w tym zestawieniu. Tak jak mówiłam, dostępne w Rossmanie, ewentualnie gdzieś na jakichś stronach można szukać w jakichś promkach. Naprawdę genialny produkt, jeżeli walczycie z niedoskonałościami, z pryszczami, to naprawdę sięgnijcie po to, bo tutaj mamy oczywiście, jak mówiłam, kwas salicylowy i drzewko herbaciane, czyli dwa takie bardzo fajne, aktywne składniki, które pomagają w walce z niedoskonałościami. Lecimy dalej z kolejnymi buteleczki. Słuchajcie, kolejną marką, którą Wam będę gorąco polecać i którą znam już od jakiegoś czasu, ale tylko za pomocą, tak jakby przy pomocy tych dwóch masek, to jest marka Apis. To jest, mam nadzieję,
nadzieję, że nie mylę, polska marka, która produkuje naprawdę bardzo ciekawe... To jest maska do czego? Bardzo, to też do twarzy. Bardzo ciekawe produkty. Właśnie to jest haczyk. No. Może zacznę od tej maski, która ma 200 ml. Wygląda w ten sposób, więc słoik prawie pół mojej głowy. To jest akurat maska łagodząca po zabiegu z kwasami. I to jest super sprawa, bo często pytacie mnie na przykład, Justyna, no stosuję kwasy, co potem mam nałożyć? Jaką maseczkę? Żeby tego nie popsuć, żeby nie podrażnić skóry. I tutaj macie dedykowaną maskę. Nie mogę otworzyć, ręce mi się ślizga. O, już jest. Wiecie, co jest? Mamy tutaj 29 stopni w pokoju, jest po prostu skwar. Okay. No jest troszeczkę ciężko. Okay. Więc jeżeli chodzi o taką pielęgnację po kwasach, gorąco Wam polecam tą maseczkę. Ona akurat jest tutaj rozrobiona, jak widzicie, więc nie trzeba specjalnie męczyć się z rozrabianiem z wodą, bo wiem, że nie wszyscy lubią. Także o ta maseczka, bierzecie tutaj, wiecie, dużą dawkę paluchem, nakładacie na twarzy, na twarz taką konkretną ilość i po zabiegach z kwasami, czy po zabiegach z jakimiś, nie wiem, dermatologicznych, czy nie wiem, no coś, co potrzebuje takiego wyciszenia i łagodzenia, to się sprawdzi świetnie. A gdzie to kupiłaś? To akurat jest dostępne przez internet, więc stacjonarnie nie znajdziecie Apisa, przynajmniej ja nie wiem, gdzie Apis jest dostępny stacjonarnie. Okay. Wydaje mi się, że raczej nie. Natomiast w drogeriach niektórych, no tych drogerii jest masa, Kokolita, Kobieca i tak dalej. Znajdziecie Apis i gorąco Wam polecam ich pielęgnację, bo naprawdę mają perełki. No jeżeli chodzi o maskę algową, ta jest akurat napinająca i muszę Wam powiedzieć, że napina całkiem zacnie. Tak trochę, może Ty tego nie lubisz efektu, ale troszeczkę daje taki... Wiesz, przy maseczce to jest okej, okay, gorzej jeżeli to jest, wiesz, w zasadzie takiej doraźnej maseczce, gorzej taką maseczką na noc, kiedy, wiesz, musi moja skóra wytrzymać kilka godzin. A tak doraźnie, na przykład 20 minut, to jest w porządku. No jeżeli chodzi o tą maseczkę algową napinającą, macie tu 250 ml. Wiadomo, że do masek algowych trzeba więcej tego proszku. I to ta maska algowa musi mieć konkretną warstwę. Nie tak, że ciupu, tylko to musi być tak, wiecie, max. Czasami nawet dziewczyny sobie przykrywają całą twarz, zostawiając tylko dziurki do oddychania i oczy i wszystko. I potem ściągacie jak taki, wiecie, odcisk, nie wiem, jakiś taki mocny z twarzy. Natomiast to są ceny super atrakcyjne. Apis Wam gorąco, gorąco polecam. Będziemy kończyć, natomiast... Jeszcze dwa produkty. Właśnie to chciałam powiedzieć. To może są takie perełeczki. Tak, może zacznę od tego kremu. Jest to krem od Dermedic, który kosztuje około 10 zł. I ja z tego, że mam skórę suchą i rano używam krem z filtrem, to moja wieczorna pielęgnacja musi być bardzo treściwa, konkretna, mocno odżywcza, nawilżająca. I ten krem, słuchajcie dziewczyny, to jest po prostu, to jest petarda dla każdej skóry. Dla tłustej, dla suchej, dla mieszanej. Konsystencja tego kremu jest bardzo taka gęsta, treściwa, konkretna. Skórę fantastycznie nawilża, fantastycznie tak odżywia, jest taka zregenerowana, taka... napięta, taka jędrna, tak bym to powiedziała. Fantastyczny jest krem, jeden z lepszych. Jeżeli macie problemy właśnie z jakąś przesuszoną skórą, albo po jakichś zabiegach, albo taką, która potrzebuje takiej mocnej dawki konkretnych składników odżywczo-nawilżających, ten krem za 10 zł to jest po prostu rewelacja i nie wiem, czy jest lepszy. No w tej cenie, słuchajcie, ja nie wiem, czy można coś znaleźć, ale on jest naprawdę bardzo taki prosty, basicowy, bym powiedziała. Więc jeżeli nawet szukacie w pielęgnacji takiego kremu na noc, takiego naprawdę podstawowego, ale oczywiście działającego, to jak najbardziej Dermedic jest świetny. Fantastyczny. Mamy z Kasią też oczywiście perełeczko Develine, którą myślę, że większość osób zna, czyli Egyptian Miracle i to jest krem ratunek. No to jest super turbo petarda na stopy, tak, łokcie. Przesuszone skórki, na nie wiem, nawet na twarz. Okej, nie oszukujmy się, ten zapach może nie jest najprzyjemniejszy, ale da się do niego przyzwyczaić. Da się. I jak ja czasami, wiecie, potrzebuję takiej mocnej regeneracji albo takiego mocnego też natłuszczenia, tak, to na moją skórę wędruje ten krem. W ogóle to jest dla mnie produkt, na przykład jak teraz szykujemy się z Kasią na wyjazd wakacyjno-urlopowy, to jest krem, tak, który ja włożę do walizki, myśląc o suchych skórkach, suchych stopach, nawet twarzy jakiejś takiej przesuszonej, nawet końcówkach włosów. O nim myślę. To jest taki... A on kosztuje ile, Kasia? Z 15? Około, nie, mniej, około 10 zł, 12. Poza tym to jest krem ratunek i rzeczywiście to jest taki, tak, krem na ratunek, jak trzeba, wiecie. Tak. Doraźnie coś ratować się, świetne, to ten krem na pewno wtedy wjeżdża. Uratuje. Uratuje. Słuchajcie, my już też ratunku potrzebujemy, bo tak jak Kasia mówiła, mamy 29,2 w tym pomieszczeniu, także tropiki są gorąco. Także jest troszeczkę już gorąco, także kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ta wersja pielęgnacyjna tanich perełeczek Wam się również spodobała. Oczywiście też piszcie na dole, jakie Wy kosmetyki polecacie. Z takich drogeryjnych, w dobrej cenie, ale takich, które warto przetestować i znać. My się z Wami żegnamy. Już mi się po prostu język kończy z tego wszystkiego. Do zobaczenia. Pa! Pa.